Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po dosyć długiej, nietypowej jak dla nas przerwie programów na żywo. Chociaż w międzyczasie były programy nadawane nie na żywo, tylko nagrywane wcześniej i emitowane tutaj jako premierowe nowe odcinki. Natomiast słuchaj, spotykamy się dzisiaj i nie będziemy rozmawiali o sytuacji na rynku chorekowym, chociaż po części pewnie do tego nawiążemy, siłą rzeczy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o technologii i oczywiście siłą rzeczy będziemy nawiązywali do tego, jak ta technologia może Wam pomóc w dzisiejszych czasach, szczególnie dzisiejszych, właśnie dbając chociażby o bezpieczeństwo Waszych gości, czy to w hotelach, czy w restauracjach, czy w spa, czy też w pokojach oczywiście, ale przede wszystkim jak ta technologia może wygenerować Wam większe przychody, większe zyski, a dzisiaj jest to niezwykle istotne. Sami doskonale wiecie, że na każdą złotówkę patrzycie, czy obracacie ją i oglądacie z dwóch stron bardzo dokładnie przed wydaniem, więc liczy się dzisiaj każdy pieniądz i warto teraz w związku z tym mądrze wiedzieć, jakiej technologii używać, która może nam pomóc przede wszystkim, mówię, zadbać o bezpieczeństwo gości, a z drugiej strony generować większe przychody i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Moim gościem jest Łukasz Cyrwus z LG Electronics Polska. Cześć Łukaszu. Cześć, witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie Rafał. Hej, no i słuchajcie, to już pokazuje właśnie dzisiejsze to nasze spotkanie, że technologia bardzo pomaga. Ja jestem w jednej dzielnicy Warszawy, Łukasz u siebie w biurze w innej dzielnicy Warszawy i to może nic zaskakującego, bo tak robiliśmy programy do tej pory, ale dodatkowym elementem jest to, że ja jestem chory. Ja jeszcze wczoraj miałem wysoką temperaturę. Nie, to nie jest koronawirus, od razu mówię. I mam katar, mam zatkany nos, mam gdzieś tam bolące lekko zatoki, to pewnie słychać. I właśnie, no spotkanie na żywo byłoby niemożliwe, przeprowadzenie tej rozmowy nie. A teraz możemy, więc technologia pomaga. Trzeba wiedzieć tylko, jak ją wykorzystać i dzisiaj będziemy o tym mówili. Łukasz, w dwóch słowach na początek byś mógł powiedzieć, czym ty się zajmujesz w LG, tak żeby nasi goście wiedzieli, za jakie produkty ty odpowiadasz. Ja jestem odpowiedzialny za produkty stricte z rynku hotelowego, czyli tak naprawdę wyświetlacze wielkoformatowe oraz telewizory hotelowe i systemy telewizji hotelowej oraz taki w sumie właściwie dosyć nowy produkt, bo to jest produkt, który jest w naszej ofercie około 2-3 lat, czyli ekrany LED-owe, czyli bardzo duże lub też mniejsze ekrany, które tutaj tak naprawdę nie mają ograniczeń, coś co staje się teraz jak gdyby też dosyć standardem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje. Słuchaj, dobra, no telewizory, tak z grubsza mówiąc, pewnie nasi widzowie tak samo podchodzą do tematu, telewizor jak telewizor, ekran ma wyświetlać po prostu telewizję, kolejne programy, gościom dawać rozrywkę w pokojach. Tak najprościej oczywiście ujmując, ja to bardzo spłycam, a oczywiście temat jest bardziej zaawansowany. Powiedz proszę mi, czym albo dlaczego hotelarze, decydując się na zakup telewizora, nie powinni szukać ofert na Allegro, na stronach internetowych sklepów takich z produktami AGD, czy w sklepach AGD, takie, które są dedykowane do gospodarstw domowych, tylko powinni szukać rozwiązań profesjonalnych. Co wy oferujecie, jeśli chodzi o waszą technologię hotelarzom, nie tylko hotelarzom, bo i gościom? Tutaj warto powiedzieć o różnicach pomiędzy telewizorami takimi zwykłymi domowymi, czyli u nas nazywanymi konsumenckimi, a telewizorami profesjonalnymi, które właśnie tutaj też grupą jedną z tych telewizorów profesjonalnych są telewizory hotelowe. Generalnie, jeżeli chodzi o telewizory hotelowe i telewizory właśnie takie komercyjne, składają się one z trochę innych komponentów, są zbudowane z bardziej wytrzymałych, no, a różnego rodzaju obciążenia komponentów, także mamy gwarancję tego, że taki telewizor będzie nam działał nawet przy dużych obciążeniach zdecydowanie dłużej niż taki telewizor konsumencki, który właściwie jest przeznaczony do oglądania telewizji około 3-4 godzin dziennie. Nasz telewizor, i to jest każdy telewizor, który jest w naszej ofercie, ma gwarancję pracy 16 godzin 7 dni w tygodniu, co znaczy, że właśnie tyle przez taki czas możemy oglądać ten telewizor przez lata i ten telewizor i jego jak gdyby jakość nie ulegnie jak gdyby degradacji. Dodatkowo mamy wydłużoną gwarancję na nasze telewizory, jest to też gwarancja profesjonalna obejmująca warunki komercyjne.
Taka gwarancja, która jest w telewizorze konsumenckim, tutaj warto przypomnieć, jakie jest prawo, czyli zakupując telewizor na fakturę telewizor konsumencki, mamy rok gwarancji producenta i rok rękojmi sprzedającego. Jeżeli chodzi o nasz telewizor, to jest 3 lata gwarancji producenta, którą jeszcze dodatkowo w dosyć niskim koszcie możemy wydłużyć nawet do 5 lat. Także mamy... Ale tutaj, przepraszam, że ci wejdę słowo, rozumiem, że o tych 3 latach plus opcji przedłużenia do 5, to mówisz o linii profesjonalnej, czyli jeżeli decyduje się na profeskę, to zyskuje już na dzień dobry właśnie chociażby świętym spokojem, dłuższą po prostu gwarancją. Dokładnie tak i to jest gwarancja, tak jak mówiłem, obejmująca wszelkie działania komercyjne, czyli telewizor jest przeznaczony do tego, że jest po prostu używany czy w hotelu, czy w pokoju hotelowym, czy w lobby i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, a czy nie, no proszę, proszę, kontynuuj. Tak, chciałem jeszcze tutaj dodać, oprócz jak gdyby tych telewizorów stricte do pokoi, mamy również telewizory przeznaczone do części wspólnych. Również telewizory, które na przykład wiszą w recepcji czy w lobby, które na przykład są obciążone na długie działanie po prostu w ciągu dnia, to jest czasami właśnie te 16 godzin, na które dajemy gwarancję. Często widywałem w różnych miejscach telewizory właśnie konsumenckie, które moim zdaniem dosyć długo działały i pojawiały się na nich uszkodzenia matrycy, które przede wszystkim objawiają się tym, że na białym tle widzimy czarne plamy, czarne wypalenia. No nie chcemy, żeby jakość po prostu odbieranego obrazu była jakaś zniekształcona i myślę, że no warto zainteresować się jednak sprzętem, który nam dłużej podziała, a nie po 2 latach gdzieś będziemy musieli wymieniać taki telewizor i właściwie no więcej na tym stracimy niż zyskamy. Słuchaj, to ja chciałem zadać jeszcze dodatkowe jakby pytania, bo to żywotność, gwarancja, to jakby jest jedna rzecz, a czy on ma jakieś inne funkcje dodatkowo, na przykład, nie wiem, wbudowane zegary, bo widziałem już takie telewizory, a to gdzieś tam chyba przy kategoryzacji hoteli, no jest takie wyposażenie na przykład obowiązkowe, że zegar w pokoju musi być i właśnie w ten sposób z telewizorem możemy go rozwiązać, jeżeli on gdzieś tam na ramce jest dodatkowo wbudowany. To jako przykład tylko podaję, bo ja nie wiem akurat, czy u Was tego typu rozwiązania są, ale nie wiem, czy piloty się różnią od takich standardowych, domowych, czy nie? O, oczywiście to wszystko też zależy od klasy produktu, bo tutaj w naszej ofercie, jeżeli chodzi o stricte o telewizory hotelowe, mamy parę grup produktowych. Zaczynając od takich grup produktowych low-endowych, to są takie podstawowe funkcje typu ograniczenia głośności, ograniczenia zmiany kanałów i to są takie ograniczenia, które po prostu sprawiają, że telewizor działa dobrze w warunkach komercyjnych, gdzie mamy gościa po gościu i nie chcemy takiej sytuacji, że na przykład ktoś przychodzi następny do pokoju i ma cały program telewizyjny jak gdyby rozregulowany, albo sytuacji takiej, w której po prostu gość na pełny regulator puszcza muzykę w środku nocy, no i oczywiście nie daje spać pozostałym gościom. Także to są takie podstawy. Dodatkowo są takie rzeczy, które pozwalają na większą personalizację hotelowego menu, czyli menu naszego telewizora. I tutaj możemy wspomnieć o takich rzeczach, jak na przykład plansze powitalne, możliwość personalizacji aplikacji, czy dodanie filmu powitalnego, także jest to szereg funkcji, a już przechodząc do tych rzeczy, które są związane z takimi bardziej zaawansowanymi telewizorami w naszej ofercie, to są telewizory smartowe, do których dodatkowo możemy sobie dołożyć system zarządzania i ten system oprócz tego, że daje nam możliwość zdalnego zarządzania telewizorami, aktualizowania ich, zmieniania zdalnego zmieniania kontentu na tych telewizorach, daje nam też możliwości jak gdyby zarobkowania. My nie chcemy, żeby ten telewizor był tylko kosztem dla hotelarza, ale też żeby dawał mu możliwości na przykład reklamy, czyli możemy wysłać na ekran telewizora informacje na przykład o promocjach, które znajdują się w restauracji, czy ogólnie na promocjach, które mamy w obiekcie. Oczywiście to jest rozwiązanie, które myślę, że dobrze się sprawdzi przy nieco większych obiektach, pewnie około 50 pokoi plus. No i też jest stworzone dla hotelarzy, którzy chcą jak gdyby też generować ruch na tych telewizorach. Warto tutaj też wspomnieć o takich rozwiązaniach stricte zaawansowanych technologicznie, czyli w tym momencie w naszym systemie Procentric Direct
wspieramy obsługę urządzeń IoT, czyli po prostu, tak jak może niektórzy z Państwa mają u siebie w domach, inteligentny dom, my możemy stworzyć inteligentny pokój i za pomocą pilota gość jest w stanie sobie zarządzać urządzeniami, które ma w pokoju, typu klimatyzacja, zasłony, światło, a nawet zamek hotelowy. Także są to takie fajne rzeczy i też myślę, że dla osób, które szukają jakiegoś wyróżnienia technologicznego, warto się tym po prostu zainteresować. Słuchaj, mam prośbę, abyśmy przeszli może krok po kroku w hotelu, od recepcji gdzieś tam po kolei przez poszczególne pomieszczenia czy takie strefy hotelowe i gdybyśmy mogli omówić tą technologię, którą oferujecie, jak ona pomaga gościom i hotelarzom w codziennej pracy, więc no tak na co dzień, na dzień dobry, wchodzimy do hotelu, mamy recepcję, co tutaj od razu widzisz jakby na dzień dobry, jaka technologia z Waszej strony pomoże w pracy pracownikom recepcji, ale pomoże i gościom. Tutaj też warto powiedzieć, może teraz tak bardziej całościowo i tak bym chciał właśnie zacząć, że no LG to nie są tylko wyświetlacze, są to też inne działy, z którymi na bieżąco też współpracuję, typu dział klimatyzacji, także ta oferta jest dosyć szeroka, ale zaczynając od recepcji. Przede wszystkim możemy tutaj powiedzieć o monitorach dla obsługi, czyli monitorach desktopowych, które są zainstalowane na recepcji i stricte pomagają obsłudze, ale też o monitorach, które są na przykład zamontowane w kioskach do self-check-inu. Myślę, że teraz temat dosyć gorący ze względu na... Widzimy Cię. Tak, przepraszam, ale tutaj mi chyba wygaszasz ekranu. Ja niestety nie miałem na sekundę łączności, ale wracając, kioski do check-inu, czyli temat dosyć w ostatnim roku gorący, czyli tak naprawdę możliwość zdalnego zarejestrowania się w hotelu, zameldowania się w hotelu i wymeldowania. Mamy odpowiednie produkty, które to ułatwiają. Również z naszymi partnerami tworzyliśmy takie kioski do dezynfekcji, gdzie oprócz tego, że mamy po prostu płyn do dezynfekcji, znajdują się na monitorach krótkie informacje na temat właśnie tej higieny osobistej. Następnie bardzo fajny też produkt, czyli transparentne ekrany OLED-owe, czyli ekran, który tak naprawdę, przez który widzimy, który możemy zamiast takiej standardowej plexi zamontować na recepcji. Oczywiście jest to rozwiązanie drogie, zaawansowane technologicznie, ale robiące bardzo, bardzo duże wrażenie. Ale to chcesz powiedzieć, że to wygląda tak jak w Awatarze, gdzie tam w tym centrum dowodzenia mieli właśnie takie przezroczyste ekrany? Dokładnie tak. To jest technologia, która jest wymyślona przez LG, opatentowana przez nas i która już jest dostępna w naszej ofercie. Naprawdę bardzo futurystyczne rozwiązanie. Raport mniejszości, Awatar, wszystkie firmy właśnie bazowały na takich rozwiązaniach. Dobrze, słuchaj, no to idźmy dalej z recepcji. No, gość odbiera klucze, tak, i udaje się do pokoju. Jak technologia tutaj ułatwia mu życie albo no, dostarcza pewnych doświadczeń z pobytu? Tutaj na pewno warto powiedzieć o wszelkiego rodzaju ekranów, które mogą być zamontowane w lobby, mogą to być również telewizory, na których są wyświetlane jakieś kanały informacyjne. Następnie przy wejściu do wind możemy mieć kolejne ekrany, na których wyświetlamy treści i teraz dosyć też częsta instalacja, którą tutaj z partnerami też uskuteczniamy, to są ekrany w windach. No i następnie wchodzimy do pokoju, tutaj tak jak mówiłem, mamy już stricte telewizory hotelowe, no i tu pełna dowolność, jaka klasa tych telewizorów jest, mogą to być zwykłe telewizory hotelowe, ale oczywiście też telewizory hotelowe z rozbudowanym systemem, który oprócz tego, że daje dużą rozrywkę dla gości, daje też duże pole popisu dla hotelarzy. No ale to, co powiedziałeś, można je sobie dowolnie skonfigurować, ustawić jakieś powitanie, czy to grafikę, czy wideo, cokolwiek innego, odpowiedni kanał, który się włącza, odpowiednia głośność i tak dalej, więc wiele różnych rzeczy. Słuchaj, no ale do dalej, no, restauracja. Skoro ta technologia ma sprzedawać, no to na telewizorze może wyświetlić się komunikat,
Właśnie, czekamy na Ciebie w naszej restauracji hotelowej, więc to jest już pewna komunikacja. Jeżeli ten telewizor, ta informacja wyświetlona na telewizorze zachęciła gościa, by zszedł do tej restauracji, to co dalej? Jak ta technologia może go prowadzić w tej restauracji? W restauracji oczywiście mniejsze monitory, no to takie monitory bardziej nawigacyjne, które mogą wskazywać po prostu odpowiednie stanowiska. Nad stanowiskami też możemy zamontować miniboardy, które będą wyświetlały aktualne menu. Oczywiście dla lepszego jak gdyby spędzenia czasu dla gości możemy też zamontować telewizory. Telewizory właśnie też z grupy profesjonalnej, ale nie stworzone stricte do hotelu, tylko telewizory z grupy TV Signage. To są telewizory z funkcją, znaczy właściwie takie połączenie telewizora i monitora z funkcją Digital Signage, czyli możemy zrobić taką konfigurację, że wyświetla nam się telewizja, w pewnym momencie telewizja zjeżdża nam do mniejszego okienka lub w ogóle gaśnie i jest wyświetlana jakaś reklama, może to być też menu, czyli też taka rozrywka, ale też połączona po prostu z reklamą. To jest też bardzo fajna opcja do różnego rodzaju barów sportowych, czasami takie miejsca też w hotelach są, więc oczywiście tutaj możemy wyświetlać telewizję, mecze i tak dalej, a oprócz tego tutaj zachęcać gości na przykład do zakupu piwa. No dobra, słuchaj, no to mamy restaurację, mamy recepcję, mamy pokój, mówiliśmy o lobby, o windzie, o tych wszystkich komunikacjach jakby po drodze, no ale w hotelach jeszcze bardzo istotną, ważną przestrzenią, gdzie technologię się wykorzystuje chyba nawet w największym stopniu, śmiem postawić taką tezę, a być może nieprawdziwa, zachęcam do dyskusji, to są przestrzenie konferencyjne, eventowe, majsowe. No i cóż tam macie do zaoferowania? No to zaczynając tak naprawdę od samego wejścia w strefę konferencyjną, tutaj taka standardowa nasza propozycja, są to małe ekrany 22-calowe, które po prostu rozmieszczamy przed salami konferencyjnymi, na których na bieżąco możemy wyświetlać aktualną agendę. Ale oprócz tego przeważnie też jest montowany jeden duży ekran zbiorczy, na którym po prostu mamy rozpiskę aktualnej agendy na wszystkich salach. Po wejściu do sali konferencyjnej, no tutaj wszystko zależy tak naprawdę od metraża danych sal konferencyjnych, ale mamy tak naprawdę szereg rozwiązań, które gdzieś tam mogą się przydać hotelarzom i tutaj tak, zaczynając od sal większych, to są przede wszystkim projektory i właśnie ekrany LED-owe, które możemy zamontować w salach konferencyjnych i dzięki temu mamy bardzo dużą powierzchnię wyświetlanego ekranu. Oprócz tego wszelkiego rodzaju tablice interaktywne, które mogą być albo wsparciem do takiego dużego ekranu, albo mogą być po prostu działać jako samodzielne urządzenie. No i oprócz tego mogą być też różne inne mniejsze ekrany, które są ekranami na przykład zbiorczymi. Robiliśmy parę takich projektów, bo pomimo tego, że sala była duża, był duży ekran, dorzucaliśmy jak gdyby kolejne ekrany, żeby dla gości, którzy siedzą z tyłu, mieli dobry odbiór po prostu wyświetlanej treści i po prostu ten obraz byłby z dużego ekranu, był zdublowany na tych mniejszych monitorach. Słuchaj, powiedziałeś odrobinę wcześniej, że wasza oferta jest taka jakby trochę szersza, to nie tylko ekrany oczywiście, bo współpracujecie z innymi działami, chociażby klimatyzacja. No i właśnie, rozumiem, że tutaj jakby kompleksowo jako firma wchodzicie i dostarczacie również takie systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne dla, rozumiem, już wszystkich pomieszczeń w obiekcie. Tak jest. Tutaj może też nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, także może nie będę mówił o konkretnych produktach, ale ja na bieżąco współpracuję z działem klimatyzacji i bardzo zabiegamy o projekty, które właśnie możemy realizować kompleksowo. Także mamy w swojej ofercie różnego rodzaju klimatyzację, która jest dostępna właśnie dla hotelarzy i do małych i do dużych obiektów. Tak jak w przypadku monitorów, ta oferta jest bardzo zróżnicowana. I tutaj jeszcze warto wspomnieć o jeszcze jednym produkcie, który jest od niedawna dostępny w Polsce. Są to panele fotowoltaiczne. Temat dosyć gorący też, jeżeli chodzi o tutaj Polskę. I te nasze panele, co warto o nich powiedzieć, charakteryzują się bardzo dużą wydajnością. Mamy różnego rodzaju porównania zrobione i nasze panele, jeżeli chodzi o wydajność, są w czołówce światowej. Oprócz tego wiadomo, że na panele czy na klimatyzację kwestie gwarancyjne są znacznie bardziej wydłużone niż na przykład na nasze ekrany.
bo to są gwarancje w okolicach 15-25 lat nawet. I warto pamiętać o tym, że decydując się na naszą firmę, mamy gwarancję tego, że nasza firma będzie oczywiście trwała i te 25 lat tutaj na pewno jesteśmy w stanie zagwarantować pełen serwis i pełną obsługę, co czasami w przypadku producentów chińskich nie jest już tak oczywiste, no bo wiadomo, w Chinach wszystko jest dynamiczne, plus też różne regulacje prawne mogą taką sytuację zmienić. Także LG jest na pewno partnerem pewnym, stabilnym i stale rozwijającym swoją ofertę, ale też myślę, że na bieżąco dostosowującym się do rynku i reagującym na wszelkie tutaj problemy serwisowe, które no niestety też mogą się gdzieś pojawić, ale myślę, że właśnie kwestia reakcji serwisowej, naprawy, sprawnego załatwienia i niezostawiania klienta jest niezwykle istotna. Słuchaj, pytanie takie, bo jak teraz słuchają nas, oglądają widzowie, to być może część z nich zastanawia się, no okej, no fajna technologia, tak, to kosztuje i to wcale nie mało. No i właśnie, czy to jest technologia dedykowana tylko dla obiektów pewnej skali, od pewnej ilości pokoi, od pewnej kategoryzacji obiektu dopiero warto jakby rozważać rozmowy z wami, czy też macie ofertę, która jest absolutnie komplementarna i jakby jest dla wszystkich, jest uniwersalna. Powiem tak, to co mnie przekonało na przykład do przyjścia do LG właśnie było to, że ta oferta jest bardzo szeroka i mamy ofertę zarówno dla obiektów niestandaryzowanych, niekategoryzowanych, mniejszych obiektów, jeżeli chodzi o telewizory, aż do projektów, które są prowadzone przez międzynarodowe marki, takie jak Hilton czy Marriott, których też warto o tym powiedzieć, jesteśmy jako jeden z producentów w standardzie. Także wszystkie, myślę, obiekty hotelowe, nawet apartamentowce, jesteśmy w stanie się tutaj dopasować odpowiednią ofertę po prostu dla odpowiedniego gościa. Także oferta jest bardzo szeroka. Ja zawsze staram się z klientem dojść do tego przede wszystkim, z czego klient chce korzystać, a później proponuje dane rozwiązanie, a myślę, że w każdym segmencie jesteśmy. A i gdzieś nam uciekł twój głos, wiesz, widzimy cię, ale chyba, teraz cię słyszę. Teraz mnie słychać? Teraz cię słychać, tak, jak to jakby tak się wygasił głos, ale to wszystko usłyszeliśmy, także tak trochę w punkt to się stało. Słuchaj, przejdźmy do referencji, bo dużo oczywiście można rozmawiać o ofercie i się chwalić swoim, ale najlepsze chwalenie się tak naprawdę to jest referencja, albo jeżeli ktoś inny w ogóle o tym mówi. No, my nie mamy tutaj gości, którzy zdecydowali się na zakup waszego sprzętu, instalację waszych rozwiązań, ale no, mamy ciebie i no, chciałbym, żebyś nam opowiedział o ostatniej głośnej inwestycji, która ruszyła z początkiem sierpnia. Mówimy o Nobu Warsaw Hotel. Tam obiekt jest wyposażony w wasz sprzęt. Oni się zdecydowali na współpracę z wami. No to opowiedz proszę, jakie ciekawe rozwiązania tam zainstalowaliście? Dlaczego się zdecydowali na was? No to jest, wiesz, obiekt jeszcze no, szczególny, tak? Tam właściciel obiektu jakby no, mocno podkreśla pewną wyjątkowość, pewien luksus, pewną niestandardową usługę, jaką chce oferować. No i teraz, skoro was zaprosił do współpracy, to rozumiem, że w jakiś sposób uzupełniacie ten jego pomysł, tą wizję na doświadczenia, jakie chce budować u gości. Tu warto powiedzieć, że proces samej współpracy z Nobu Hotels był dosyć długi i też powiem szczerze, ta koncepcja rodziła się dosyć długo, aczkolwiek też warto powiedzieć, że byliśmy zobowiązani do przestrzegania standardu, który jest po prostu w innych hotelach Nobu. Klientowi zależało generalnie na dużych ekranach, szczególnie jeżeli chodzi o apartamenty prezydenckie. My dzięki jak gdyby też właśnie naszej szerokiej ofercie
nie mieliśmy stricte telewizorów hotelowych, które miały na przykład wymiary 86 i 98 cali, ale to nie przeszkodziło nam, żeby takie telewizory jak gdyby do tego hotelu dostarczyć. Jest to taka troszkę hybryda, czyli połączenie monitora i setup boxa, który jak gdyby daje możliwości odbierania telewizji, wszystkie możliwości smartowe telewizora i takie rozwiązanie właśnie w części hoteli, w części pokojów zostało zainstalowane. Mówimy tutaj o apartamentach prezydenckich i tych topowych apartamentach. Oprócz tego w innych pokojach są to telewizory 65-calowe, 75-calowe, także tutaj w zależności od kategorii pokoju są duże ekrany zainstalowane. Takie było życzenie hotelu. Każdy hotel ma jakieś swoje życzenia i my jesteśmy, myślę, na tyle elastyczni, że możemy tego typu życzenia jak gdyby spełniać. Oprócz samych pokoi mamy szereg monitorów, które są zainstalowane między innymi przed salami właśnie konferencyjnymi, monitory zbiorcze, ale również dla tego samego właściciela i również dla tego samego budynku zainstalowaliśmy kilka monitorów, które są w Jazz Clubie. To nie jest jak gdyby integralna część Nobu, aczkolwiek no, ten sam właściciel, ten sam inwestor i też się zdecydował na wyposażenie ścian wideo, na których będą odtwarzane różnego rodzaju koncerty czy prezentacje, także kolejne rozwiązania i bardzo się cieszymy z tego, że no, tutaj taką szeroką współpracę się udało nawiązać. Myślę, że z inwestorem, z właścicielem to nie będzie pierwszy i ostatni obiekt, rozmawiamy już na pewno o kolejnych. Super, powiedz Łukasz, powiedz proszę, jaki największy ekran zamontowaliście w Nobu? 98 cali, tak naprawdę 98 cali to już jest największa matryca LCD, która jest obecnie produkowana. Nawet bym się pokusił o takie stwierdzenie, że u wszystkich producentów kiedyś były matryce około 120 cali i tak dalej, dosyć niszowy produkt, większość producentów się z tego wycofało, 98 cali to już jest naprawdę ogromny telewizor, żeby tak sobie wyobrazić, to jest tak naprawdę ponad 2 metry w podstawie, także robi duże wrażenie. No to można się położyć i wyciągnąć ręce i to tak, tak będzie jest, tak telewizora. Jest, tak jest, zdecydowanie. No już większe ekrany, tutaj musimy wchodzić tak naprawdę teraz w ekrany LED-owe. Mamy też bardzo ciekawą ofertę, między innymi ekran 130 cali, no to już jest ekran bardzo duży, zupełnie inna tak naprawdę jakość obrazu. Ciekawa rzecz, myślę, że bardziej do sali konferencyjnej niż do pokoju, aczkolwiek warto się też tym zainteresować. Mamy kilka projektów, które prowadzimy dla rynku rezydencjalnego, gdzie projektujemy po prostu takie małe kina dla bardzo majętnych inwestorów. No to są zdecydowanie fajne rozwiązania. Słuchaj, to Nobu, bo to jako ciekawostka, jako coś w ogóle nowego, tak, co na rynku funkcjonuje no raptem miesiąc z niewielkim okładem. A jakie inne obiekty referencyjne mógłbyś jeszcze wskazać w Polsce czy na świecie? Jakieś ciekawostki, smaczki, jeżeli znasz, takie instalacyjne? Powiem szczerze, tych obiektów w Polsce już jest bardzo dużo. Może powiem, nie będę tutaj z nazwy wymieniał wszystkich obiektów, ale współpracujemy na bieżąco z siecią Accor, Orbis, z Marriottami, z Hiltonami, właściwie z większością sieci międzynarodowych i nasze telewizory można znaleźć zarówno w warszawskich, jak i w całej Polsce w hotelach, w mniejszych obiektach. No jest to szereg tak naprawdę hoteli. Na świecie warto powiedzieć, na przykład siecią Marriott jesteśmy głównym graczem, jeżeli chodzi o dostawy sprzętu dla amerykańskiej części sieci Marriott, także właściwie tutaj, jeżeli chodzi o rynek amerykański, no jesteśmy czołowym graczem. No i na świecie, w Azji wiele hoteli zrobionych, łącznie tak naprawdę z takim koreańskim Las Vegas, to jest hotel połączony z kasynem, gdzie wszystkie rozwiązania są ze stajni LG, od klimatyzacji po ekrany, oczywiście część hotelowa, także no to był ogromny hotel, który właśnie
Z tego, co pamiętam, jest to jedyne miejsce, które jest gdzieś oficjalnie dopuszczone do takiego legalnego hazardu w Korei. Także mamy szereg tych instalacji właściwie na całym świecie. Warto pamiętać o tym, że LG działa praktycznie, znaczy działa na wszystkich kontynentach i praktycznie we wszystkich krajach świata. No dobra, szybciutko sobie omówiliśmy pewne rzeczy, natomiast wiesz, no kluczowa kwestia, chcę wrócić do pierwszego pytania w zasadzie troszeczkę, bo mówiliśmy o tym, że myśląc bardzo prosto o telewizorze do obiektu, do hotelu, mogę wejść na stronę Allegro, udać się, nie wiem, do MediaMarktu, Saturna czy innego sklepu AGD i po prostu kupić telewizor, co jest bardzo złą drogą i złą opcją, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, jakby ograniczamy sobie mnóstwo rzeczy, gwarancje, mnóstwo funkcji, innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To po prostu i wydajności tego sprzętu, przede wszystkim żywotności. Natomiast no to jest bardzo proste w wykonaniu, żeby otworzyć sobie stronę Allegro, czy pójść do sklepu. A co, jeśli hotelarz chce kupić ten sprzęt profesjonalny faktycznie u was, no to gdzie ma was szukać? Myślę, że to też jest bardzo proste. Chyba taką najprostszą drogą kontaktu z nami jest tak naprawdę kontakt przez naszą polską stronę internetową. Tutaj wystarczy wejść w sekcję klienci biznesowi, następnie wybrać tak naprawdę model telewizora, który nas interesuje i następnie przejść do zakładki formularz kontaktowy, skontaktować, wypisać taki formularz, a my najpewniej ja na pewno się będę kontaktował z osobami zainteresowanymi. Ja też mam taki styl pracy, że lubię działać szybko, ale w takim sensie, że mieć od razu kontakt. Myślę, że nikt nie będzie zbyt długo na mój kontakt czekał. Oczywiście jest też druga droga, jest to droga przez naszych partnerów handlowych. Jest parę firm, a właściwie większość firm, z których jest na rynku, firm instalatorskich, które też konfigurują nasz sprzęt, można się przez nich po prostu kontaktować. No i oczywiście taka wycena gdzieś trafia do nas. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że my działamy właśnie w takim tandemie z naszymi partnerami, jako że my jesteśmy stricte firmą handlową, no nie mamy swoich instalatorów, a wiadomo, oprócz tego, że kupujemy telewizor, dochodzą też kwestie powieszenia tego telewizora, skonfigurowania go, skonfigurowania ewentualnie systemu, także jest tutaj potrzebna też taka praca ludzka. My współpracujemy, tak jak mówiłem, z większością firm, które zajmują się telewizjami hotelowymi i sprzedażą telewizorów hotelowych, także na pewno przez takie firmy można się po prostu też kontaktować. Czyli mamy dwie takie drogi po prostu kontaktu. No dobra, i teraz powstaje jeszcze inny problem, takiej natury bardzo ludzkiej. Tak jak część zakupów potrafimy robić przez internet, rzeczywiście, tak niektórych się albo nie da, albo jednak, szczególnie jak są to bardzo duże zakupy, a w przypadku hotelu najczęściej to nie jest kupno jednego telewizora, tylko tych urządzeń się kupuje od razu więcej, no to jednak jest to spora inwestycja. No to jest pewna taka bariera, no najpierw chciałbym zobaczyć, porozmawiać, dotknąć, obsłużyć, tak, wziąć pilota do ręki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, powiedzieliśmy sobie o Nobu Warsaw, o hotelu, gdzie no w zasadzie każdy może pójść jako gość i zobaczyć tę technologię, jak ona tam pracuje, jak ona tam wygląda. Pewnie w innych hotelach dokładnie to samo i można traktować jako te inne hotele ze sprzętem LG jako swego rodzaju showroomy. Natomiast no, wy również chyba macie, tak, swój showroom i też można was odwiedzić i tą całą technologię zobaczyć na żywo, jak działa, i was spotkać na miejscu i wspólnie zastanowić się, jakby, który wybór będzie najlepszy. Czy tak jest? Tak, dokładnie tak jest. Mamy nasz showroom zlokalizowany w Warszawie na Wołoskiej 22, w biurze, w którym teraz jestem, na 7 piętrze, rzut beretem tak naprawdę od naszego działu. Tutaj mamy większość technologii, które mamy dostępne i to jest naprawdę szereg ekranów, szereg telewizorów, ekrany LED-owe, także naprawdę myślę, że większość ludzi raczej jest wzrokowcami, lubią widzieć to, co kupują i tutaj można właśnie zobaczyć to, co chce się kupić. Można sobie wyobrazić, jak po prostu dany też ekran będzie gdzieś tam w naszej przestrzeni wyglądał. Oprócz tego możemy rozmawiać o technologii, o kwestiach software'owych, no bo oczywiście wszystko jest obsługiwane przez nasze programy, także możemy dokonać takiej prezentacji.
Oczywiście czasem zdarza się, że no ciężko się gdzieś tam jest spotkać w Warszawie. Tutaj też warto o tym wspomnieć, że jestem w pełni mobilny, czy tutaj osoby z mojego teamu, możemy też do gościa przyjechać na miejsce. Przeważnie też robimy, jeżeli ktoś chce zobaczyć nasz system, mamy taki styl prezentacji, bierzemy jeden telewizor, bierzemy nasz system, pokazujemy jak to działa, jak możemy implementować system na telewizory, także myślę, że to też jest dosyć ciekawa instalacja. No tutaj jest niestety takie ograniczenie, że widzimy jeden telewizor, w naszym showroomie jest tego znacznie więcej, także też możemy sobie porównać dane modele, dane klasy telewizorów, jedno koło drugiego. Słuchaj, to na koniec chciałbym zapytać, no bo żyjemy dzisiaj w takich, a nie innych czasach, gdzie jeszcze nie do końca jest bezpiecznie pod względem epidemii, więc jasne, no spotkania osobiste jak najbardziej już mogą być, ale no też może być bariera chociażby odległości, jeżeli ktoś jest z drugiego końca Polski, może niekoniecznie po drodze mu jechać, wiesz, oglądać u was w showroomie, czy jest opcja zrobienia mu prezentacji zdalnie, online z tobą i takiej rozmowy online z tobą właśnie o technologii, o tym, co w danym hotelu można spróbować zaimplementować? Oczywiście, że tak. Takie prezentacje już robiliśmy. Jest możliwość współdzielenia ekranu, także możemy zaprezentować jak gdyby tutaj nasze systemy. Trochę gorzej może, jeżeli chodzi o pokazanie stricte samego showroomu, no bo to nie oddaje tak jak, nie oddaje do końca rzeczywistości, jakbym chodził na przykład z telefonem po showroomie, ale też w planach jest nakręcenie takiego wirtualnego touru po showroomie, także na pewno to będzie gdzieś dostępne, no i wtedy będzie można sobie po prostu zobaczyć, aczkolwiek oczywiście zapraszam tutaj do takiego kontaktu face to face. My dbamy o pełen jak gdyby rygor sanitarny, także maseczki, płyny do dezynfekcji, wszystko mamy, zachowane odpowiednie odległości. W naszym showroomie też dbamy o to, żeby jak gdyby było jedno spotkanie na bieżąco, także showroom jest bodajże 250-metrowy, także też nie ma problemu z tym, żeby zachować wymagane odległości, ale jeżeli jest takie życzenie, oczywiście prezentację online łącznie z prezentacją systemu możemy przeprowadzić. Słuchaj, Łukasz, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat, także bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Być może uda się nam zrobić kiedyś takie spotkanie, gdzie przyjedziemy do Was ze swoimi kamerami i zrobimy na żywo program właśnie z Waszego showroomu, gdzie sobie pokażemy tą technologię, jak ona działa w praktyce. My, powiedzmy, będziemy udawać zainteresowanego hotelarza i będziemy zadawać dociekliwe pytania. Może jest to jakiś pomysł właśnie na kolejny program. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie. Państwu widzom również dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście nagranie zostaje na naszym profilu Horeca Business Club na Facebooku. Jako hotelarze zachęcam Was do tego, abyście udostępniali to na swoich profilach, ponieważ wśród znajomych pewnie macie kolejnych hotelarzy, którzy być może tematem będą zainteresowani. Łukasz, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się. To była audycja pierwszego na świecie Radia Horeca. Znajdziesz nas na www.horeca.pl.